Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób zadbać o oszczędność energii w urządzeniu z Androidem. Czyli jeżeli macie smartfona lub tableta dowolnego producenta, w oprogramowaniu, czyli w ustawieniach tego oprogramowania możemy sporo zadziałać względem tego, żeby oszczędzać naszą baterię, nasz akumulator. Inaczej mówiąc, długość czasu pracy naszego urządzenia na jednym ładowaniu. Tutaj w tym wypadku pokażę Wam przykładowe optymalizowanie na przykładzie Samsunga Galaxy S7 smartfona. Ale w wypadku dowolnego producenta, niemal każdy producent zapewnia kilka opcji do oszczędzania energii, kilka opcji do konfiguracji. Może zacznijmy od pierwszego, nad czym trzeba się skupić na samym początku podczas optymalizacji. Po pierwsze, musimy się skupić na wyświetlaczu. Wyświetlacz najwięcej zużywa zasilania naszej baterii, czyli inaczej mówiąc, gdy non-stop siedzimy z wyświetlaczem, często go dotykamy paluchem, przerzucamy różne strony, wchodzimy w różne opcje, cały czas wyświetlacz świeci, cały czas podświetla to, co nam pokazuje i on zużywa najwięcej energii. W związku z czym warto zadbać o to, aby ten wyświetlacz często się też wyłączał w momencie, kiedy nie korzystamy z naszego smartfona. W związku z czym pierwszą rzeczą przeciągamy palec z góry na dół, usunę tu wszystkie powiadomienia, z góry na dół i musimy wejść sobie do ustawień. Ustawienia są tutaj u góry, to jest takie kółeczko, jak tutaj widzicie, gdzie przechodzimy do ustawień. Ok, gdy wejdziecie do ustawień, w ustawieniach macie sporo opcji różnych konfiguracyjnych. Was na początku będzie interesować opcja wyświetlacz, w której to macie kilka opcji do zaoszczędzenia energii. W niektórych urządzeniach nie ma opcji automatycznego dostosowywania jasności, ponieważ nie ma takiego czujnika w przedniej części, w górnej części przedniego panelu. Ale większość urządzeń już średnio i wysokopółkowych, chodzi oczywiście o budżetowy, czyli te droższe po prostu smartfony i średnie, mają taki czujnik, dzięki czemu możemy włączyć tą opcję automatycznego dostosowywania jasności i zależnie od warunków sam wyświetlacz dostosowuje swoją jasność. Czyli na przykład, gdy wieczorami siedzicie w łóżku i na przykład przeglądacie internet, to on sam dobierze jasność względem otoczenia, względem oświetlenia w naszym pomieszczeniu i jasność będzie mniejsza. Jeżeli nie mielibyśmy tej funkcjonalności, to musielibyśmy za każdym razem dostosowywać samodzielnie wyświetlacz i czasami byłby cały czas na najwyższej jakości, my byśmy się do tego, znaczy jakości jasności, my byśmy się do tego przyzwyczaili i w związku z czym non-stop by tak samo mocno świecił, gdy używamy smartfona, a przez to zużywałby ten ekran więcej energii i to by była dla nas dosyć taka strata, jeżeli chodzi o akumulator. W związku z czym, jeżeli mamy czujnik, warto z niego korzystać i tutaj ustawić sobie mniej więcej wartość, wtedy automat działa, ale względem mniej więcej naszego tutaj poziomu, że chcemy jaśniej, albo jeżeli go nie mamy takiego czujnika, to ustawiamy jasność i gdy na przykład siedzimy w łóżku wieczorem, jak jest ciemno, to zmniejszamy tą wartość. Tą wartość możemy zmienić bardzo prosto, przeciągając z góry na dół i tu zwykle mamy ten suwak taki. Tu możemy sobie jasność ustawiać. Jeżeli nie mamy, to przyciągamy jeszcze dalej i powinien się tu pojawić. A w ostateczności, jeżeli nie ma, wchodzimy tutaj w opcje i w opcjach poszukujemy opcji wyświetlacz i w wyświetlaczu dostosowujemy właśnie tą naszą jasność. To by była pierwsza opcja. Drugą opcją w niektórych urządzeniach Samsunga i innych też producentów jest taka opcja jak Always on Display, to co tutaj widzicie. To jest taka opcja, że jeżeli wyłączycie swój smartfon, naciśniecie przycisk zasilania, to ekran zamiast zrobić się czarny, kompletnie się wyłączyć, włącza zegarek, który jest pokazywany na ekranie, czy też dodatkowo informacje o powiadomieniach. Czyli ta opcja, gdy jest włączona, wyświetla właśnie tak, jak tutaj widzicie, kilkaset pikseli, które powiedzmy nam świecą delikatnie na szaro. W AMOLEDach, w wyświetlaczach technologii AMOLED to jest bardzo oszczędne, bo reszta jest cała czarna, nie podświetlana, tylko te mikropiksele. Ale sytuacja jest taka, że jeżeli ta opcja jest włączona, to też w czasie nocy kilka procent dodatkowo energii zostanie nam zużyte. Powiem Wam szczerze, ja używam tej opcji, bo bardzo mi ona odpowiada, mimo tego, że zużywa więcej energii dodatkowo, ale jest dla mnie bardzo przydatna, ponieważ zawsze wystarczy tylko spojrzeć na smartfon i już widzimy, która godzina, jaka data i to jest dosyć, czy ktoś dzwonił na przykład. Ale jeżeli chcielibyśmy zaoszczędzić, po prostu bym tą opcję wyłączył i przy zablokowaniu ekranu, wyłączeniu smartfona
miałbym cały czarny ekran i największą oszczędność energii. Ja tą opcję zostawiam. W wielu smartfonach tej funkcji nie ma, ale u niektórych producentów w wyższej półce, że tak powiem, ta funkcjonalność istnieje. Dobra, co jeszcze możemy zrobić, jeżeli chodzi o oszczędność energii? Na pewno warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Niektórzy na to nie zwracają uwagi. Powiększanie i czcionka ekranu. Tutaj to jest taka opcja. W wielu smartfonach można zwiększyć lub zmniejszyć czcionkę. Dlaczego jest to takie istotne? Zobaczcie. Jeżeli mamy duże czcionki, to jest to dla nas czytelniejsze, ale przez to, czytając jakiś różnego rodzaju tekst czy też stronę internetową, musimy więcej przechodzić góra, dół, żeby odczytać większą ilość danych. Rozumiecie, o co chodzi? Zobaczcie. Czyli musielibyśmy teraz tak przechodzić, widzicie? A na przykład, jeżeli jest mniejsze, to widzimy wszystko na jednym ekranie, w związku z czym mniej razy dotykamy ekranu, ale oczywiście musimy zbliżyć oczy troszeczkę bliżej. W związku z czym może mniej to jest dla nas wygodne, ale znacznie szybciej odczytujemy treść i dzięki temu znacznie mniej wykorzystujemy dotyk ekranu i sam ekran mniej może świecić. Po prostu szybciej zadziałamy. Ok, tak więc to jest taki dodatek. Warto stosować najmniejsze czcionki, jeżeli nam to odpowiada i wzrok na to oczywiście pozwala. Dobra, co jeszcze? Bardzo ważnym jest tutaj wygaszanie ekranu, ta funkcja w opcjach ekranu. Ja mam ustawione 30 sekund, co to znaczy, że jeżeli teraz nie dotknę ekranu i nie patrzę w smartfona, no po prostu nie dotykam go, nie robię z nim nic, to po 30 sekundach wyświetlacz się po prostu wyłączy, czyli po prostu przejdzie w ten stan takiego oczekiwania. I to jest bardzo dobra opcja, bo zaczyna oszczędzać. Jeżeli miałbym ustawione tak jak teraz 5 minut, to w tym momencie smartfon, mimo że teraz bym odczytał powiedzmy SMS-a, czy skończył coś robi, odłożyłbym smartfona gdzieś na biurko, nadal by świecił. Przez 5 minut by świecił non-stop. I to jest słabe, bo przez te 5 minut zużyje kilka procent energii, zamiast na przykład ich nie zużywać. W związku z czym dobierzcie sobie tutaj wartość od minuty do 15 sekund, którąś z tych i będzie to chyba najlepsza opcja dla Was, żeby oszczędzać jak najwięcej energii. Szczególnie jest to istotne, jak gdzieś wyjeżdżacie. Dobra, poza samym wyświetlaczem, który już teraz omówiliśmy, mamy tutaj jeszcze takie opcje, ale to tylko w niektórych smartfonach dodatkowe, jak pozostaw wyłączony ekran, gdy urządzenie jest w kieszeni lub w jakiejś torbie. Tu jest taka opcja, widzicie? Ja tą opcję tutaj mam włączoną i dzięki temu, jeżeli wrzuciłbym teraz smartfona do jakiejś torby, on wykryje, że jest ciemno, to w tym momencie, nawet jeżeli jest tu 5 minut ustawione, i tak wyłączę ekran. Taki dodatek, ale nie we wszystkich smartfonach to jest. W smartfonach na przykład Samsunga jest też opcja Smart Stay, tutaj na dole. To jest taka opcja, którą możecie włączyć lub też wyłączyć. Ona powoduje coś takiego, że jeżeli smartfon wykrywa przez kamerkę, że patrzymy na nasz smartfon, to nawet te 5 minut, jeżeli by minęły, a ja bym nie dotykał ekranu, ale patrzę na smartfon, tylko muszą być dobre warunki oświetleniowe w pomieszczeniu, no to w takim wypadku ekran się nie wyłączy. To jest dobra funkcjonalność, bo nie trzeba co chwilę klikać w ekran, ale nie każdy smartfon to ma. Ja to wyłączam, nie jest mi to najczęściej potrzebne, chociaż czasami zostawiam to uruchomione, jak na przykład siedzę dłużej przy smartfonie. Dobra, czas teraz skupić się na kolejnym elemencie. Wyświetlacz mamy omówiony, w wyświetlaczu naprawdę warto tutaj podziałać. Jeszcze tylko niektóre wyświetlacze mają opcję tutaj rozdzielczość ekranu, że możemy sobie wybrać różne rozdzielczości, mniejszą, większą. W Androidzie Nougacie jest taka opcja, na przykład w Samsungu Galaxy S7, że możemy sobie zmieniać tę rozdzielczość. Dla mnie bardzo istotnym jest, żeby ta rozdzielczość była maksymalnie duża. Dlaczego? Bo znacznie ostrzej i więcej widzę za jednym zamachem na ekranie. Co prawda, jeżeli miałbym rozdzielczość mniejszą, to procesor czy też na przykład komponenty smartfona są mniej wykorzystywane, są mniej obciążone, ale znowuż mniej widzę na ekranie. Mniejszą rozdzielczość widząc, muszę więcej poruszać, powiększać, pomniejszać i to generuje dodatkowy ruch, dotyk na naszym ekranie i dodatkowo generuje no tutaj dodatkowe machanie paluchem, no a to jest słabe. Tak więc ja wybieram zawsze najwyższą rozdzielczość, jaka jest w danym urządzeniu. Dobra, mam dobry wzrok, więc z tym nie mam najmniejszego problemu. Dobra, wyświetlacz mamy omówiony. Teraz musimy omówić kwestię interfejsów. One zużywają bardzo dużo energii. Czyli zobaczcie, mamy smartfona i u góry już na tej belce tutaj widzimy różne interfejsy. Jest włączony Bluetooth, LTE, sieć komórkowa, 46% baterii i tak dalej. Zobaczcie, jeżeli przeciągniemy sobie z góry na dół palec, czyli tą belkę przeciągniemy na sam dół, to tutaj mamy różne skróty, dzięki którym możemy włączyć lub wyłączyć dany interfejs. I na przykład teraz siedzę sobie i ja jedynie korzystam z internetu przez dane mobilne, przez moją sieć komórkową, czyli przez moją kartę SIM, która jest włożona do urządzenia. Nie korzystam z Wi-Fi, w związku z czym kompletnie niepotrzebnie jest włączony moduł Wi-Fi
Wystarczy kliknąć i go wyłączyć i już będziemy oszczędzać energię. Następnie jest lokalizacja włączona, czyli GPS. Nie korzystam kompletnie z tego, czyli po co to jest włączone? Tak samo Bluetooth. Nie korzystam z żadnych słuchawek Bluetooth, żadnej myszki Bluetooth, żadnej klawiatury Bluetooth. Nie łączę się przez Bluetooth do żadnego komputera, do niczego. Nie przesyłam danych. To po co to jest włączone? Wyłącz. Oczywiście te funkcjonalności sami możemy włączyć w dowolnej chwili lub też niektóre programy, gdy uruchamiamy i chcemy na przykład przesłać coś przez Bluetooth, pyta się, czy włączyć Bluetooth, klikamy tak, tylko nie zapomnijmy, że potem trzeba tutaj z góry na dół przeciągnąć palec i wyłączyć te funkcjonalności, których nie używacie. Jeżeli tego robić nie będziecie, to będziecie tracić bardzo dużo swojej energii i bardzo szybko smartfon będzie się rozładowywał. Tak samo, jeżeli jest więcej skrótów, szukamy dalej, czy jeszcze coś jest. O, spójrzcie, NFC, Near Field Communication, jeżeli w ogóle z tego nie korzystacie, zbliżeniowych płatności, czy też komunikacji, wysyłania zdjęć i tym podobne, takiej zbliżeniowej, że dotykacie smartfony ze sobą, czy tablety, czy jakieś inne urządzenia, wyłączcie to. Always on display, oczywiście tak jak już mówiłem wcześniej, można wyłączyć, ale ja akurat zostawiam włączone. Synchronizacja. Jeżeli synchronizacja jest włączona, tak jak widzieliście, no to w takim wypadku wszystkie albo wiele aplikacji różnych cały czas się aktualizuje, sprawdza swój status, różnego rodzaju pogody i tym podobne. Jeżeli wyłączycie tą funkcjonalność i nie zależy Wam na co chwilę, żeby Wam coś się aktualizowało i wyłączycie, to dodatkowo będziecie oszczędzać energię. I to sporo energii tutaj, jeżeli chodzi o synchronizację, to te konta wszystkie, które macie tutaj podłączone, czyli Facebooki, Messengery, jakieś tam Microsoftowe, Twittery, Whatsappy, cokolwiek tam będziecie mieli, to wszystko się zsynchronizuje. Zobaczcie, wyłącz automatyczną synchronizację, jeżeli chciałbym do tych kont włączyć, zobaczcie na przykład tu Facebook, no to zobaczcie. No to wszystko się tu by chciało synchronizować, non-stop. A my tego nie chcemy, bo chcemy oszczędzać energię, to warto to wyłączyć. Ale pamiętajcie, jeżeli Wam zależy na synchronizowaniu wszystkich tych kont, wszystkich tych programów, to zostawcie to oczywiście włączone. Bo działać to będzie wtedy, kiedy macie włączony oczywiście internet. Dobra, co dalej, co następnym jest takim elementem oprócz interfejsów, które już przed chwilą zapanowaliśmy nad nimi. Jeżeli na przykład jesteśmy w domu, mamy w domu Wi-Fi, a chcemy korzystać właśnie z Wi-Fi, to włączamy w domu Wi-Fi, a wyłączamy dane mobilne. Nie zostawiamy obydwu naraz włączonych. Dlaczego? No bo obydwa moduły cały czas pracują. A tak w tym momencie komunikacja internetowa przez sieć komórkową jest wyłączona i tylko Wi-Fi. Więc tutaj często wchodźmy sobie i wybierajmy te opcje, z których po prostu korzystamy. Pamiętajcie o tym. Wyłączajcie te, których nie wykorzystujecie funkcjonalności w danej chwili. Tutaj macie takie centrum dowodzenia. Ok, następna opcja. W wielu smartfonach, tabletach producent zapewnia jedną lub kilka opcji oszczędzania energii. Czyli wchodzimy sobie do ustawień, znowu z góry na dół wchodzimy tu z belki, u góry klikamy ustawienia, albo jeżeli nie chcemy, to możemy wejść w aplikację tutaj i poszukać ikonki, która będzie miała opis ustawienia. O, tutaj, widzicie? I wtedy wyszukujecie taką opcję, gdzie jest napisane bateria. Bateria czy akumulator. U mnie, szukam i tu jest konserwacja urządzenia i tu pisze bateria, pamięć RAM i tak dalej, widzicie? To klikamy tu. U Was może to być po prostu bateria, zarządzanie baterią czy coś w tym stylu. No i dobra, tu jest jakaś konserwacja urządzenia, taka nowa funkcjonalność, ale ona mnie teraz nie interesuje. Interesuje mnie po lewej stronie tutaj bateria, więc według tej informacji około 4 godzin w takim stanie jak teraz używam powinienem jeszcze dać radę. Ale kliknę sobie w tą baterię i zobaczcie co mi daje tutaj na przykład Samsung. Daje mi tutaj trzy możliwości. Możemy mieć tryb oszczędzania energii wyłączony. Możemy włączyć tutaj średni, mniej więcej 4 godziny 53 minuty. Możemy mieć jeszcze tryb oszczędzania energii maksymalny. On wydłuży nam maksymalnie czas pracy. Dodatkowo, oprócz tych trybów, które tu mamy, zobaczcie, kliknijmy średni, on nam umożliwia takie zmiany, czyli zmieni rozdzielczość, zmniejszy jasność, ograniczy częstotliwość procesora, czyli wydajność naszego urządzenia, użycie sieci w tle włączone i always on display włączone. Dobra. Ale jeżeli byśmy chcieli tą maksymalną oszczędność, to zobaczcie, co się stanie. Zmniejszy jasność o 10%, rozdzielczość ekranu do HD, do najmniejszej rozdzielczości, częstotliwość procesora zostanie tutaj też włączona, ograniczona oczywiście i użycie sieci w tle zostanie wyłączone. Aplikacje w tle nie będą odbierać różnych aktualizacji, jakieś tam Facebooki czy inne rzeczy. Always on display zostanie wyłączony. Dzięki tym zabiegom, co już wcześniej w sumie omówiłem, zaoszczędzimy
najwięcej energii i najdłużej będziemy mogli ze smartfonem pracować, ale znowuż jego funkcjonalność zmniejszy swoją, że tak powiem, użyteczność dla nas. Tutaj mamy opcję dostosuj i można ewentualnie dostosować jakieś jeszcze bardziej szczegółowe rzeczy, typu użycie w tle, można włączyć, wyłączyć, widzicie. Wszystko można dostosować do własnych potrzeb. Tak więc tutaj tryby oszczędzania energii w różnych smartfonach i tabletach są podobne, podobnie nazwane, czy to tam włącz oszczędzanie, inteligentne oszczędzanie energii, różne, ale warto zanim włączymy taki tryb, sprawdzić opis, co on zrobi, żeby nie było sytuacji takiej, że teraz używacie na przykład Facebooka czy czegoś, dostajecie szybko powiadomienia, włączycie oszczędzanie energii, a nagle nie będziecie otrzymywać powiadomień, na przykład poczty czy czegoś, no i wtedy będziecie niezadowoleni. Tak więc poczytajcie i skonfigurujcie odpowiednio tryb, zobaczcie, tu dostosuj względem Waszych potrzeb, czyli użycie sieci w tle, w Waszym wypadku zezwalaj, no to musiałoby tak być. Jakbyście nie chcieli, żeby używał w tle, czyli aplikacje, które pracują w tle, czy nie pracują na pierwszym ekranie, żeby nie używały, no to musicie sobie to odznaczyć. Dobra, to jest kolejna rzecz. Jeszcze jest sporo takich opcji, że możecie dodatkowo zużycie energii zaoszczędzić poprzez do osobnej, konkretnej aplikacji, na przykład o, tu jest Spotify, możemy zrobić, zobaczcie, tak jak zresztą tu mamy napisane, zacząć oszczędzać energię po prostu, żeby nie było powiadomień z tej aplikacji, żeby automatycznie nie były używane pakiety danych. Zobaczcie, czyli jeżeli teraz Spotify włączę i kliknę oszczędzanie energii, to zobaczcie, co się stanie. Wprowadzono w tryb uśpienia jedną aplikację wyczerpującą baterię i ta aplikacja Spotify nie będzie nam zużywać energii. Po prostu nie będzie nam zużywać energii. Jeżeli chciałbym teraz przywrócić ją z powrotem, żeby już znowu mogła zużywać energię, czyli pracować w tle i kraść, że tak powiem, prąd, to wystarczy kliknąć znowu tu Spotify'a i z powrotem umożliwić jej zużywanie energii. Zobaczcie, tu możemy wchodzić w każdą aplikację i zobaczyć, ile baterii zużywa ta dana aplikacja. Tutaj akurat teraz zero, jak widzicie. Tak więc... No co tu dużo mówić, mamy bardzo, bardzo dużo różnych możliwości, no takich możliwości, dzięki którym możemy spokojnie, ale to naprawdę spokojnie oszczędzać bardzo dużo energii, ale to naprawdę bardzo dużo. Czy coś jeszcze, jeżeli chodzi o jakieś ustawienia dodatkowe, tak spoglądam jeszcze, sieć domyślne, to nie, to by było na tyle. To też użycie baterii. O, możemy spojrzeć jeszcze użycie baterii. Tu na takim wykresie możemy zawsze podglądać sobie, jak zużywa się nasza bateria, kiedy ładowaliśmy. Wiadomo, że jak rośnie, to ładujemy. Jeżeli spada, no to zużywamy. Tutaj pewnie był ekran wyłączony, jak widzicie. Tutaj znowu ładowaliśmy trochę, tutaj znowu. Tu widać, że ładowanie było szybsze, czyli była ładowarka, pewnie szybkie ładowanie włączone. A tutaj było wolniejsze ładowanie. Tu widać ładowanie z bezprzewodowej ładowarki indukcyjnej nałożone. Dlatego to ładowanie było znacznie wolniejsze. Czy coś jeszcze tak spoglądam, tu widać, o, która aplikacja co najwięcej zużywa energii, spójrzcie, aparat. Aparat 29%, 826 mAh, obliczone zużycie energii. Co dalej, ekran, o, ekran, bardzo dużo. Gdy ze wszystkich aplikacji najwięcej, jak widzicie, ekran, no, oprócz aparatu, no, ale wiadomo, aparat zużywa aparat, ekran, wszystko naraz. No i tutaj ekran też zużywa sporo energii, plus potem następnie Facebooki, jak widzicie, i inne różne funkcjonalności. Co tu jeszcze Wam mogę powiedzieć? Tak sobie spoglądam, czy jeszcze coś w trybie uśpienia. Tak patrzę, ile tych aplikacji w trybie uśpienia jest tutaj. Tutaj jest ten nasz Spotify. Odinstaluj, tu mamy ustawienia. Wejdźmy sobie do tego Spotify'a, przejść na wersję premium. Tu możemy przejść, zobaczcie. W każdej aplikacji dodatkowo, o, ale to o tym zaraz chciałem powiedzieć, w każdej aplikacji też dodatkowo możemy różnego rodzaju opcje wprowadzić, coś zmienić, coś po prostu zmienić. Dobra, idziemy sobie na razie stąd, gdzie tu mamy, idziemy dalej do następnej czynności, czyli już wiecie, że możecie naprawdę sporo różnych rzeczy robić. Ok, w urządzeniach bardzo często, ale nie we wszystkich, raczej już z tej wyższej półki, są takie menadżery, smart manager albo konserwacja, tak jak tutaj widzieliście, czyli wchodzimy sobie w ustawienia i widzimy tutaj konserwacja urządzenia. Zobaczcie, wchodzę sobie, a tu samodzielnie wszystko się sprawdza. Bateria, wydajność, zużycie plików i tym podobne. I dostajemy komunikat, że teraz jest wszystko z konserwacją użytkownika doskonale. Ale wystarczy, że kliknąłbym zoptymalizuj i wszystko by się zaczęło optymalizować. To znaczy, usuwać by się zbędne pliki, by się zużywały, przepraszam, zbędne pliki by się usuwały. Pamięć RAM by się zwalniała, zbędne pliki buforowe czy jakieś takie tymczasowe właśnie też by się usuwały. No i ogólnie wydajność urządzenia byłaby najwyższa, zużycie zasobów najniższe. No i fajnie.
Ale to nie we wszystkich smartfonach takie coś jest. Czasami można sobie doinstalować, albo tu stworzyć, jak widzicie, tu kliknąć sobie mogę, dodaj skrót na ekranie startowym, co to spowoduje, że skrót się tutaj nam utworzył. Widzicie tutaj? I teraz w każdej chwili mogę sobie tu kliknąć i szybko wejść właśnie do konserwacji urządzenia i kliknąć optymalizuj. Nie? To taki dodatek, jak widzicie. I tu zwalnia różne zasoby. No i już jest OK. Dobra. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Następną rzecz sobie spoglądam ze spisanych przeze mnie. Usuwać aplikacje w tle. Zobaczcie, jeżeli włączycie sobie kilka aplikacji, o, tutaj Total Commander, klikniecie przycisk Home na dole, ten główny Home domowy, potem sobie wejdziecie gdzieś tu, ach, akceptuj, dobra, akceptuj, ok. I teraz, a znowu włączycie Home, teraz wejdziecie sobie do przeglądarki internetowej, ach, teraz sobie tu wejdziecie, o, ciach, włączycie jakiś Onet, fajnie. Potem włączycie sobie jeszcze jedną stronę, na przykład Wirtualną Polskę, a potem klikniecie Home, na dole przycisk i znowu, ok, chowacie do torby. Za pół godziny znowu bierzecie smartfon, a jeszcze z tłumacza bym teraz korzystał, a ok, i znowu Home. A po chwili znowu coś jeszcze otwieramy, nie wiem, strzelam, nie wiem, Worda i coś tam sobie czytamy, fajnie. I ok, poczytaliśmy znowu i znowu Home. I tak non-stop coś klikamy, coś uruchamiamy. O, albo teraz do sklepu wchodzimy. Zobaczcie, o co chodzi. Celowo to tak uruchamiam wszystkie. I na przykład tu sobie coś czytam, ale znowu Home. Ok. I zobaczcie, co się teraz stało. W tym momencie nasze urządzenie zużywa niepotrzebnie energię, ponieważ mamy uruchomione różne aplikacje w tle, które pracują, mimo że my z nimi nic kompletnie teraz nie robimy. One sobie tam pracują i zużywają pamięć, zużywają procesor. To tak, jakbyśmy w komputerze uruchomili kilka programów, zmniejszyli je do paska ze startu na dole i w ogóle z nimi nic nie robili. One cały czas używają RAM i nasz komputer musi zasoby dla nich utrzymywać, a to zużywa baterię po prostu. I w tym momencie zobaczcie co. Na dole mamy takie trzy przyciski w Androidach. We wszystkich urządzeniach Android mamy przycisk Home na środku, po lewej lub po prawej mamy takie kwadraciki i po drugiej stronie mamy na przykład strzałeczkę. Strzałeczka zawsze umożliwia nam powrót, a te właśnie kwadraciki, jeżeli teraz sobie klikniemy w nie, to pokazują nam wszystkie aplikacje, które są uruchomione, które sobie uruchomiliśmy w czasie użytkowania urządzenia. I zobaczcie, jeżeli byśmy tak teraz je cały czas mieli w tle, one by cały czas pracowały, to cały czas używa nasz smartfon więcej energii, mimo że tak naprawdę nic na nim nie robimy. I zobaczcie, po to użytkownik na dole tutaj, jak wszystkie przerzucicie sobie aplikacje do góry, po to umieścił taki przycisk zamknij wszystko. Czasami jest to takie trzy kreseczki, czasami trzy kropki, różnie, zależy od urządzenia, od producenta. I po to umieścił właśnie tutaj na dole ten przycisk, żebyśmy mogli raz na jakiś czas, gdy wiemy, że sporo aplikacji uruchomiliśmy, żebyśmy mogli sobie kliknąć tak, zobaczcie. Kwadraciki na dole na naszym urządzeniu, uruchamia się tutaj zestaw wszystkich funkcji, jakie mamy włączone i albo ręcznie poprzez przesunięcie, zobaczcie, palcem przesuń w prawo i na przykład ta aplikacja wyłączyliśmy, powiedzmy, że teraz Chroma też chcemy wyłączyć, tu zostawiamy, o, to też chcemy wyłączyć, można w ten sposób. Albo na samym dole kliknąć po prostu zamknij wszystko i gotowe. Sprawa załatwiona. Tak więc pamiętajcie o tym, żeby jeszcze dodatkowo sobie tu klikać te kwadraciki i usuwać aplikacje, które pouruchamialiście wcześniej. Bo szkoda, żeby zużywały zasoby, prawda? Co jeszcze? Wibracje. W większości smartfonów i tabletów mamy wibracje. Co one powodują? Powodują to, że gdy klikamy w klawiaturę, gdy piszemy jakieś SMS-a, wpisujemy jakikolwiek tekst, na przykład chcemy wejść na stronę www, wpisujemy każdą literkę, a smartfon nam wibruje. To znaczy, że mamy włączone w klawiaturze coś takiego, żeby wibracja działała. Czyli my piszemy literki, a smartfon nam wibruje. I każda ta wibracja powoduje zużycie dodatkowej energii. To jest silniczek po prostu, który się tam delikatnie kręci, tak? Powoduje tę wibrację. Na to zużywa sporo energii. Przy 1000 takich kliknięć, no to łatwo sobie wyobrazić, że to będzie kilkanaście procent naszej baterii. A to jest zbędne. W związku z czym możemy przejść sobie do ustawień znowu. Wszystko jest w ustawieniach. Wejdźcie sobie do ustawień tutaj. I tu mamy dźwięki i wibracje. Widzicie to? Wchodząc w dźwięki i wibracja, mamy tutaj takie opcje. Wibracja podczas dzwonienia. Czy nam jest to potrzebne? Jeżeli tak i mamy smartfona w kieszeni i możemy go nie słyszeć, to zostawmy to włączone. Jeżeli nie przeszkadza, nie jest nam to potrzebne, to wyłączamy. Tu producent umożliwia nam jeszcze intensywność wibracji, jaką możemy sobie dobrać. Czyli jak mocno ta wibracja ma wibrować. Możemy sobie to ustawić dla powiadomień, dla połączeń. Bez problemu. Im mocniej, tym lepiej i mocniej będzie wibrować urządzenie. Ok, przejdźmy dalej. Tak więc oczywiście, jak już chcemy wibrację, warto zostawić na mniejszej wartości. Wtedy zużywa mniej energii naturalnie. Co jeszcze? Tutaj mamy z wibracji jeszcze coś chciałem Wam pokazać. O tu, spójrzcie. Tu mamy system.
Systemowe ustawienia. Wibracja. Wibruj po naciśnięciu klawisza powrotu lub klawisza ostatnie, czyli właśnie powrotu to strzałeczka, a ostatnie to te kwadraciki na samym dole urządzenia. A także przy pewnych akcjach, takich jak dotykane i przytrzymywane przycisków. Jeżeli bym to zaznaczył, to wibrowałoby moje urządzenie za każdym razem, gdy tam klikam. Co dalej? Monitor dotknięcia klawisza. To jest bardzo istotne. Jeżeli mam tutaj włączoną wibrację klawiatury, tak jak tu widzicie, to każde moje dotknięcie w klawiaturę, gdy piszę coś, na przykład SMS-y, każde to kliknięcie powoduje wibrowanie urządzenia i przez to mamy sytuację taką, że setki naciśnięć powodują zużycie energii znowu o kilkanaście, kilka procent. Tak więc też warto wyłączyć tą opcję. Ona jest do niczego raczej niepotrzebna. No chyba, że ktoś chce. Jakość dźwięku i efekty. Tutaj chyba nie musimy nic zrobić, bo tutaj akurat wibracji nie mamy. I to by było chyba na tyle. Oczywiście są jeszcze dodatkowe różne programy, które można sobie ściągnąć, które automatycznie będą nam oczyszczać pamięć RAM, będą nam pomagać, ale tak naprawdę one są do niczego niepotrzebne. Te funkcjonalności, które opisałem, jeżeli tylko i wyłącznie je opanujecie, będziecie mieli świadomość tej oszczędności wyłączania tych programów, które w tle się co chwilę tworzą w ten sposób, czyli te ostatnie naciskać te kwadraciki, to już będziecie oszczędzać bardzo, bardzo dużo energii. No i oczywiście pamiętajcie o tym, że na noc, jeżeli nie potrzebujecie smartfona na noc, to po prostu warto go wyłączyć. Konkretnie po prostu go wyłączyć, a rano sobie go włączyć. No chyba, że musicie mieć ustawiony budzik, alarm, no to w takim wypadku co? W takim wypadku oczywiście nie możecie wyłączyć smartfona, bo budzik nie zadziała. Nie tak jak kiedyś w Nokiach starych to było, że nawet jak wyłączycie, to się i tak uruchamiał. Niestety w smartfonach, tabletach teraz już musi być urządzenie przynajmniej uśpione, czyli naciśnięty przycisk zasilania. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam. Dajcie znać, jak Wam te porady odnośnie oszczędzania energii pomogły. I dodatkowo dajcie znać, czy ewentualnie macie jakieś swoje dodatkowe sposoby, jakieś programy, które polecacie do oszczędzania energii, ale coś, co konkretnie pomaga, nie coś, co tylko wygląda, że pomaga, tylko coś, co rzeczywiście Wam pomogło. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam.